service. What matters is your willingness to obey the Lord's command as found in Isaiah chapter 6. Are you willing to take your talents and place them on the altar and say, "Here am I, Lord. Send me." To był bardzo bolesny moment. Bardziej nawet niż to pamiętam. Czułem, że nie mam Bogu nic do zaoferowania poza serią niepowodzeń. Czego On mógłby ode mnie chcieć? Odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie Cię zaskoczy, dlatego że jest rodzaj siły, która pochodzi ze słabości. Ukrywa się ona w porażkach. Może ciężko w to uwierzyć, ale tak jest. Jestem na to żywym dowodem. Niezachwiany. Gdzie mama? Za wzgórzem, z twoim ojcem. Przygotowują się na przeniesienie domu. Już teraz? Nie wpadaj na żadne głupie pomysły. Mama kazała ci skończyć pracę w domu. Wszystko skończyłem. Josh, wracaj tutaj. Już od jakiegoś czasu słyszałem, że będą przenosili dom. Ale nie wiedziałem kiedy, więc bardzo się ucieszyłem. Jak mieli zamiar to zrobić? Byłem jeszcze mały, nie miałem pojęcia. Helikopterem, który podniesie go z ziemi, czy może samolotami, które wyniosą go w powietrze? Ten dom należy do mnie i mam tu zostać. Wynoście się z mojej własności. Pracujcie dalej. Nic z tym nie zrobisz? Każ im się rozejść. Przykro mi, Wilmot. Według tego nakazu sądowego dom należy już do juniora, więc może zrobić z nim co zechce. Własnoręcznie go zbudowałem i oddałeś go synowi, po moim trupie. Byłeś zbyt zalany, żeby pamiętać, ale mam świadków. Do roboty, wykopujcie te krzaki. Niczego nie ruszaj, junior. Zabierzcie go stąd. Nie rozumiałem rozmiaru konfliktu, który się przede mną rozpętał. Myślałem, że ten tłum, który widziałem z daleka, oznaczał nadchodzące świętowanie. W zamian za to stanąłem twarzą w twarz z cierpieniem i moją dysfunkcyjną rodziną, w otoczeniu sąsiadów i tak zwanych przyjaciół. Wszyscy zebrali się tylko po to, żeby wspierać juniora, wbrew woli moich rodziców. To było okropnie upokarzające doświadczenie. Coś tamtego dnia we mnie pękło. Nie mam pojęcia, co stało się dalej. Mój umysł zupełnie to wyparł. Myślę, że nie wytrzymałem całego tego napięcia, bo zupełnie nie pamiętam kolejnych minut. Ostatnią rzeczą, jaką sobie przypominam, była moja ucieczka z tamtego miejsca, gdy na oczach wszystkich zacząłem krzyczeć i płakać. Wszystko kłamstwa. Gdyby ci zależało, nie zrobiłbyś mi tego.
Czy wiesz, jak to jest czuć się opuszczonym? Nienawidzę Cię, Boże! Czy znasz to uczucie, gdy nikogo nie obchodzi, że żyjesz? Ciebie też nienawidzę, tato. Tak właśnie się czułem, gdy jako 11-latek ukryłem się w pobliskim silosie. Nie miałem do kogo się zwrócić. Nienawidzę was. Nienawidzę. Wypełniła mnie złość. Stałem się zły na Boga, jeżeli On w ogóle istniał, i przeklinałem Go. Obrzucałem Go każdą znaną mi obelgą. Przeklinałem też mojego ojca, bo czułem, że on też mnie porzucił. Mój ojciec był alkoholikiem, znanym w mieście pijakiem. Moja matka była tak otyła, że prawie nie mogła chodzić. Jedna z moich sióstr popełniła samobójstwo. Druga siostra poszła do wojska, żeby tylko wyrwać się z domu. Mój starszy brat, Wilmot, pozwał naszych rodziców do sądu. To nie była szczęśliwa rodzina. I pamiętam towarzyszące mi częste poczucie dojmującej samotności. Siedziałem na dnie silosu przez jakieś 3 godziny, może dłużej, ale nikt mnie nie szukał. Wreszcie byłem już tak głodny i spragniony, że z niego wyszedłem i wróciłem do domu. Tamtego dnia zatrzasnąłem przed Bogiem drzwi. Szczerze mówiąc, jedną z najgorszych rzeczy było to, że już nigdy nie poszedłem do żadnego kolegi. Czułem ogromny wstyd. Sądzę, że przestałem wierzyć, że miłość jest cierpliwa, łaskawa i raduje się z prawdy. I szczerze mówiąc, byłem pewien, że już nigdy w to nie uwierzę. Josh, co ty tu robisz? Musisz zbierać się do obowiązków. Raz, dwa. Idziemy, krowy. No dalej. Ruszajcie. Za mną. Och, co on tam wyprawia z tymi krowami? Gorzej z nim niż z dzieckiem. Ten jego alkohol.
Mam własne obowiązki, ale muszę wszystko robić za ciebie, jak widać. Co tu się wyrabia? Święty Boże, znowu to samo. Wilmocie McDowellu, doisz te krowy, czy próbujesz je wykończyć? Naprawdę mam co robić. Czy wszystkiego muszę doglądać sama? Jedyne, co robisz, to z dnia na dzień tyjesz. Bezużyteczny stary pijak. Ta krowa jest już wydojona. Nawet krowami nie umiesz się zająć. Jeszcze ci mało? Mało ci? Skończyłaś już swoją robotę? Co? Zabiję cię. Nie, Josh. Słyszysz mnie? Zabiję cię. Przysięgam. Zapłacisz za to. Josh! Mamo, sam nie dasz rady. Idź po Wayne'a. On mi pomoże. Mamo. Mamo. On się zmieni, synu. Wiem to. Idź teraz po Wayne'a. Łzy nikomu nie pomogą, Josh. Wayne Bailey był przyzwyczajony do tego, że ojciec bił matkę. Trzeba znowu pomóc mamie, co? Był przyzwyczajony do tego, że zawsze nam pomagał. Zajmował się domem, bo mama była zbyt powolna i ciężka, żeby sama się nim zajmować. Ta akurat robił dobrze. W pozostałych kwestiach było inaczej. Jeśli chodzi o zajmowanie się ojcem, nie potrzebowałem w tym niczyjej pomocy. Dorastając na farmie, nauczyłem się robić wiele rzeczy, jeszcze za młodu. Byłem też całkiem silny. Jeśli mieli przyjść do mnie koledzy, to brałem sprawy w swoje ręce. Częściowo po to, by uniknąć wstydu za ojca, który wiecznie był pijany. A częściowo, by odpłacić mu za to, jak traktował mamę. Josh, co ty robisz? Cicho! Josh, co ty robisz? Josh, ja nie chciałem. Josh. Josh, jestem twoim ojcem. Taki z ciebie ojciec. A teraz ani słowa. Słyszysz mnie? Dzień dobry, panie O'Brien. Dzień dobry, pani O'Brien. Siema, Josh. Gdzie jest twój tata? Niestety musiał pojechać do miasta, ale jest moja mama. Czeka w kuchni. Dziękujemy, Josh. Zapraszamy do środka. Zapraszamy sąsiadów. Właśnie upiekłam kurczaka. Usiądźcie sobie. Zostawiałem tatę w stodole na całą noc. Nawet nie wiem, jak często. Pragnąłem go wiecznie upokarzać.
Bywało, że obserwowałem go, gdy chował butelki z winem, a gdy już go nie było, załatwiałem się do nich. Jednego razu policja musiała mnie od niego odciągać, bo próbowałem utopić go w wannie. Ogromnie go nienawidziłem. Wchodziłem za nim do łazienki i wsadzałem mu głowę do toalety. Po czym spuszczałem wodę. Chciałem tylko, żeby przestał krzywdzić moją mamę, ale nic to nie dawało. Nigdy się na mnie nie zemścił, choć mógł. Przecież byłem jeszcze dzieckiem. W tych krótkich momentach trzeźwości musiał sobie zdawać sprawę z tego, jak traktował naszą rodzinę. Myślę, że się tego wstydził. Nie jestem jednak tego pewien, bo to życie toczyło się dalej. Przyniesiesz bułeczki? Proszę bardzo. Słuchajcie, mam dla was ciepłe bułeczki. Bardzo proszę. A tu macie do nich trochę masełka. Josh, chcielibyśmy z ojcem porozmawiać z tobą po kolacji. Jak się macie, ślicznotki? Tak? O, rety. Pięknie. Mam tu coś dla was. Musisz się słuchać Wayne'a. Bez wymówek. Jak długo was nie będzie? Nie wiem, może tydzień, góra 10 dni. To strasznie długo. Co cię gryzie, synu? Już nieraz tak z ojcem wyjeżdżaliśmy. Wayne umie się tobą zająć, po prostu go słuchaj. A dlaczego nie mogę jechać z wami? Raz pojechałem. Jocelynie McDowellu, nie ma mowy. Za parę dni zaczynasz szkołę. I słuchaj uważnie. Jak wrócę do domu, to zapytam Wayne'a, czy dobrze się sprawowałeś. A jak usłyszę, że nie, to spuszczę ci zdrowe lanie. Rozumiemy się? Tak, matko. No to w porządku. Idź teraz do łóżka. Ja idę sprawdzić, czy Wayne pozmywał naczynia. Jak długo was nie będzie? Może tydzień? Góra 10 dni. To strasznie długo. Josh?
Spokojnie, spokojnie, Josh. Wszystko w porządku. Spójrz na mnie. Wszystko jest dobrze. Wiesz, że to lubisz. Dwukrotnie próbowałem powiedzieć o tym mamie, ale mi nie uwierzyła. W tamtych czasach nikt o tym nie mówił, bo nie wypadało. Ale Wayne Bailey brutalnie mnie molestował od 6 do 13 roku życia. Aż pewnego dnia przestał. Jeżeli jeszcze raz mnie dotkniesz, zabiję cię, słyszysz? Został w naszym domu jeszcze 2 albo 3 lata, po czym odszedł. Wiedział, że byłem porywczy i mogłem go zabić. Wraz z upływem lat moją odskocznią stał się sport, szczególnie futbol i koszykówka. Co jakiś czas na mecze przyjeżdżała moja mama, ale nigdy nie widziała, jak gram. Zawsze tylko siedziała w samochodzie i płakała, bo była za ciężka, by usiąść na trybunach. Gdzie on jest? Gdzie? Nie, Josh, nie krzycz. Daj temu spokój. Jest tylko jedna rzecz, której pragnę przed śmiercią. Śmiercią? O czym ty mówisz, mamo? Chciałabym zobaczyć, jak kończysz liceum. Mamo, to przecież już za 2 miesiące. Wiem, synu. Obiecaj mi tylko 3 rzeczy. Obiecaj, że nigdy nie staniesz się alkoholikiem i że nie będziesz przeklinał. I obiecaj, że będziesz człowiekiem, z którego mogę być dumna. Jasne, mamo. Nie, obiecaj. Obiecaj. Obiecuję. Odpocznij teraz, dobrze? Po ukończeniu liceum razem z moimi przyjaciółmi dołączyliśmy do Narodowej Gwardii Powietrznej. Było to latem 57. Potem, ponieważ nie mogłem dostać się na szkolenie podstawowe w tym samym czasie co oni, dołączyłem do Sił Powietrznych. Po 2 tygodniach szkolenia moi kumple wrócili do Michigan, ale lotnik Josh McDowell miał jeszcze przed sobą 10 tygodni treningu podstawowego i 3 lata i 9 miesięcy normalnej służby. Wszystko tylko po to, by móc spędzić z nimi tamte 2 tygodnie. Po zakończonym szkoleniu zostałem przypisany do bazy Dover w stanie Delaware.
Na papierze widniałem jako mechanik zajmujący się wielkimi samolotami transportowymi C-124, ale w rzeczywistości głównie zajmowałem się obroną w drużynie koszykówki grającej w bazie. Pamiętajcie o strategii, którą omawialiśmy wczoraj. Dzięki niej Josh będzie miał czysty strzał, kiedy go potrzeba, dlatego dzisiaj to przećwiczymy. Rozegrajmy to tak, żeby Josh miał czyste pole. Mój pierwszy sierżant był bardzo dumny z tego, że gram w ataku. Dobrze, a wy przejmijcie piłkę, przejmijcie agresywnie. Ustawcie się, dajcie mu szybki strzał. Uwierzcie, w wielu sytuacjach byłem traktowany po królewsku, ale wciąż musiałem pracować. A wypadki się zdarzają. Doktor Stateman proszony na oddział. Dziękuję. Proszę. Michael Crawford 340. Michael Crawford, kod 340. Airman McDowell? Lotnik McDowell? Tak, to ja. Nazywam się Gardiner. W czym mogę pomóc? Chodzi o twoją matkę. Moją matkę? Co z nią? Twoja matka umarła, synu. Chciałabym zobaczyć, jak kończysz liceum. Zanim umrę. Umrzesz? Już dłużej nie dam rady. Twój ojciec złamał mi serce. Dokąd? Do Union City. Dobra, wsiadaj. Podobno nie da się umrzeć na złamane serce, ale ja wiem swoje. Okrucieństwo ojca złamało serce mojej matki i straciła chęć do życia. Moje serce, z drugiej strony, stało się zatwardziałe i postanowiłem brać z życia, co się da. Dostałem zwolnienie medyczne od sił powietrznych i rozpocząłem nowe życie. Zaplanowałem sobie 30 kolejnych lat życia i poszedłem do koledżu Kellogg, zdeterminowany, by pewnego dnia zostać gubernatorem Michigan, a może nawet senatorem USA. Wszystko kręciło się wokół mnie i tych, których mogłem wykorzystać w drodze na szczyt. Stałem się cynicznym, zimnym człowiekiem. Chrześcijanie byli dla mnie szczególnie godni pogardy. Łapię za lampę i ją też wyrzuca za okno. Dziewczyna jest tym mocno skołowana. Ale zna się na fachu, więc myśli, że to może jego fetysz, więc dalej się rozbiera. Może zmieńmy temat. Czemu? Tamci studenci są chrześcijanami, tak jak i profesor. I? Możemy ich tym urazić. Niby czym. Pewnie nawet nie zrozumieją tego kawału.
Słyszałem, że chrześcijanie mają dwa mózgi. Jeden się zagubił, a drugi go szuka. To mam go dokończyć? Znam jeszcze lepszy. Kompletnie pijany facet przedziera się przez las i nagle spotyka kaznodzieję, który chrzci ludzi w rzece. Podchodzi do niego, ale tamten, czując alkohol, pyta: jesteś gotowy, by znaleźć Jezusa? I jak odpowiada: pewnie. Więc kaznodzieja łapie go za fraki, zanurza w wodzie, wyciąga i pyta: znalazłeś Jezusa? Pijak wypluwa wodę z ust i mówi: nie, nie. Kaznodzieja stoi w szoku, po czym znowu łapie pijaka, zanurza go w wodzie na trochę dłużej, wyciąga i pyta: na miłość boską, czy teraz znalazłeś Jezusa? Pijak przeciera oczy, łapie oddech i mówi: nie, proszę pana, nie znalazłem. Jest pan pewien, że wpadł do tej rzeki? Prawda, że śmieszny? Może znacie jeszcze lepszy? Albo jakąś dobrą historię, jak Jonasz i Wieloryb. Super sprawa. Albo Noe i jego rejsowiec. Witam przy naszym stole, pan McDowell, prawda? Zgadza się. Macie tu fajną miejscówkę. Zastanawiam się, o co chodzi z tym chrześcijaństwem. Co ma pan na myśli? Wszyscy wiedzą, kim jesteście, mimo że jest was tylko garstka. Wy i jeszcze jeden profesor. Przyglądam się wam. Doprawdy? Tak. I nie rozumiem jednego. Co sprawia, że jesteście tak inni od wszystkich? Inni? Przyznaję, niektórzy z was fajnie wyglądają. Nawet bardzo fajnie. I przez większość czasu jesteście radośni. Może ktoś wam wyprał mózgi, co jest całkiem możliwe. Mamy nowe życia. Nowe życia w sensie reinkarnacji czy coś? W Jezusie Chrystusie. Przestań wygadywać te bzdury. Bzdury? Biblia, Kościół to przecież zwykła religia. A jeśli jest coś, czego nie mogę znieść, to właśnie religii. Ale ja nie mówiłam o religii, tylko o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus, co to za ściema? Mamy nowe życie w Jezusie Chrystusie. Jakim Jezusie? Nawet jeśli On istniał, to jakim cudem ktoś, kto żył 2000 lat temu, może mieć na kogokolwiek wpływ? Tego będziesz musiał dowiedzieć się sam. A czego tu się dowiadywać? Mam przeczytać Biblię i uwierzyć w baśnie? Słuchaj, laleczko, potrzebuję lepszych dowodów. Tak naprawdę, gdybyś udowodnił, że nie było zmartwychwstania, to dowiódłbyś swojego argumentu. Że co? Zmartwychwstanie Jezusa, Jego fizyczne powstanie z grobu. Gdyby udało ci się dowieść, że nie miało miejsca, obaliłbyś całe chrześcijaństwo. Super pomysł. Mówię poważnie. Tak? Ja też. Sam zobacz, gdzie cię to zaprowadzi. Dzięki, fajnie się gadało. Do zobaczenia następnym razem, panie McDowell. Mam na imię Josh. Josh. I następnym razem lepiej się przygotuj. Przygotuj się? Poważnie mówisz? Bardzo poważnie. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale nie obraźcie się, jeśli wyjdziecie na tym głupio. Nie ma sprawy. No to miłego dnia. Poprosiłbym was o głosy w głosowaniu studenckim, ale jest was tak mało, że to bez różnicy. Byłem zdeterminowany, żeby udowodnić tym studentom i profesorom, że mylili się co do chrześcijaństwa. Chciałem utrzeć im nosa, że tak powiem. Problemem było jednak to, że nie mogłem znaleźć odpowiednich materiałów w tamtejszej bibliotece. Zabawne, jak życie się układa. Zacząłem rozważać wyjazd do Europy, by sprawdzić oryginalne manuskrypty w bibliotekach, o których słyszałem. Było wczesne lato 1958 roku. Miałem pieniądze, więc bez problemu poleciałem do Anglii, gdzie zacząłem czytać wszystko, co wpadło mi w ręce. Przeczytałem dzieła wielu znanych sceptyków. Przypatrywałem się też pismom mniej znanych specjalistów w wąskich dziedzinach, którzy kiedyś byli ateistami, ale przeszli na chrześcijaństwo. To mnie zaintrygowało, byłem ciekaw przyczyny, co zmieniło ich zdanie.
Na przykład Lord Lyttelton, który później został kanclerzem Skarbu Państwa, Gilbert West, Sir William Ramsay, Frank Morrison, C.S. Lewis. Wszyscy wyedukowani, odnoszący sukcesy sceptycy, którzy stali się chrześcijanami po tym, gdy przypatrzyli się faktom. Podczas tego wyjazdu odwiedziłem też Niemcy, Francję i Szwajcarię, gdzie zwiedzałem muzea i biblioteki, przypatrując się z bliska schowanym za szkłem rzadkim księgom i manuskryptom. Choć nie potrafiłem czytać po grecku lub hebrajsku, to wiedziałem, że były prawdziwe. Sprawdzałem okoliczności ich powstania i znaczenie. Potem wróciłem do Anglii i na dzień czy dwa przed wylotem do Stanów udałem się do biblioteki w północno-wschodniej części Londynu. To była mała biblioteka, o której ktoś mi powiedział, i było tam kilka dzieł, na które chciałem spojrzeć. Byłem już wtedy mocno zmęczony. Pamiętam, że dochodziła 18:30, kiedy odchyliłem się na krześle z rękami na głowie i powiedziałem: to prawda. Potem jeszcze raz: to prawda. I jeszcze raz: to prawda. Rozpocząłem moją podróż jako obcesowy agnostyk na studiach, który wierzył, że chrześcijanie to głąby. Uparłem się, że przekreślę ich wiarę i prawdziwość zmartwychwstania. Ale po uważnym szukaniu, pomimo mych uprzedzeń, uświadomiłem sobie, że nie mam żadnej obrony. Źródła historyczne udowadniały, że się mylę, i uświadomiłem sobie, że moja niechęć do Biblii i chrześcijaństwa nie była oparta na faktach, a na emocjach. Nie byłem jednak gotów zostać chrześcijaninem, choć musiałem przyznać, że dowody były przytłaczające i domagały się werdyktu. Wtedy jeden przybiegł, ukląkł przed nim i zapytał. Wróciwszy do Michigan, kontynuowałem studia i zacząłem uczęszczać do małego kościoła zwanego Factoryville Bible. Pastor, który tam głosił, nazywał się Fay Logan. Wiedział, przez co przechodzę, i pewnego dnia przygotował nauczanie specjalnie dla mnie. Pamiętajmy, że Boże zbawienie nie jest problemem intelektualnym. Jesteśmy zbawieni przez wiarę i zaufanie w Jezusa. Pytanie brzmi, czy jesteście gotowi przyjąć dar życia wiecznego, który Jezus właśnie teraz wam oferuje? Wierzycie w Niego? Jesteście gotowi? Oto co znaczy być gotowym. Przyznaję, że jestem grzesznikiem potrzebującym zbawienia. Następnie wierzę, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. I wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Czułem, że powinienem odpowiedzieć, ale nie mogłem. Bałem się. Myślałem, że jeśli uwierzę w Jezusa jako Zbawiciela, to popełnię intelektualne samobójstwo. Bałem się też reakcji moich przyjaciół, tego, co powiedzą. Duch Święty zaprasza cię do zaufania Jezusowi jako twojemu Zbawicielowi. Kto wyjdzie na środek? I wtedy, chwała Bogu, jeden z tych przyjaciół nachylił się do mnie i zapytał: chcesz, żebym poszedł z tobą? Ludzie myślą, że stałem się chrześcijaninem drogą intelektu, ale to nieprawda. Te wszystkie badania i podróże były Bożym sposobem na przykucie mojej uwagi i nie umniejszam temu, bo bez tego nigdy nie poznałbym przesłania Biblii. Josh? Ta Biblia jest dla ciebie. Drzwi, które zatrzasnąłem przed Bogiem, mając 11 lat, na nowo się otworzyły i zacząłem się uczyć, że Bóg jest miłością, kocha mnie i pragnie mieć ze mną relację. I od tamtego dnia, z pomocą pastora, zacząłem odkrywać, czym jest życie chrześcijanina.
Ale to nie zebrane dowody przywiodły mnie do Boga, tylko Jego miłość. Pokochałem Cię wieczną miłością. Przybliżyłem się do Ciebie z łagodnym obliczem. To uczynił dla mnie Bóg w swojej łasce. Jest wreszcie. Josh, poznaj moją dziewczynę, Gail. Miło mi poznać. Nie chciałem kochać mojego ojca ani mu wybaczać. Chciałem go dalej nienawidzić. Wierzyłem, że zabił moją matkę i zniszczył naszą rodzinę. Przez lata wieczorami wymyślałem sposoby, by go zabić bez śladu dla policji. I jako nowonarodzony chrześcijanin nie chciałem niczego zmieniać. Więc... Tato, chcę Ci coś powiedzieć. Kocham Cię, tato. Nie wiem, kto był bardziej w szoku. On, słysząc moje słowa, czy ja, wypowiadając te słowa. Wtedy wiedziałem, że to prawda. Zawsze kochałem tych, których kochałem, ale nie mógłbym kochać tego, kogo nienawidziłem. Nienawidziłem mojego ojca, ale poczułem ogarniającą mnie do niego miłość. Chrześcijaństwo jest naprawdę. Jak tam studia, Josh? Świadomość prawdziwości chrześcijaństwa, a nawet tego, że Bóg kochał mnie bezwarunkowo, nie uprościła jednak pewnych rzeczy. Nie mogę, pastorze. Nie mogę. To za dużo. Josh, jeżeli to jest chrześcijaństwo, to może powinienem zrezygnować. Nie mogę. Przykro mi, pastorze, ale to dla mnie zbyt wiele. To nie ja Cię o to proszę, Josh. Nikt mnie nie rozumie. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ten proces trwał w sumie 6 miesięcy i bez cierpliwości i mądrości pastora Logana nigdy by mi się nie udało. A gdy już mi się udało, to nie przez emocje, a przez wiarę, przez posłuszeństwo, wiedząc, że tak należy uczynić. Pamiętam, jak trzymałem się nadziei, że nie dowiem się, gdzie mieszkał, ale dowiedziałem się. Zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że do niego przyjadę. Josh. Wayne. To, co mi zrobiłeś, było złe. Ty wiesz, że to było złe. Ale zaufałem...
Jezusowi Chrystusowi jako mojemu Zbawicielowi. I przyszedłem Ci powiedzieć, że On umarł tak samo za mnie, jak i za Ciebie. Wybaczam Ci, Wayne. I jeszcze jedno. Jeżeli jeszcze kiedyś usłyszę, że dotknąłeś jakieś dziecko, pożałujesz tego. Kluczem, Josh, jest tutaj miłość. Granica nie jest czarno-biała. Miłość jest relacją, osobistą relacją. Martin Luther powiedział raz, że Bóg zawarł dobrą nowinę nie tylko w samej Biblii, ale też w drzewach, kwiatach, w chmurach i gwiazdach. Myślałem o tobie ostatnio. Myślę, że powinieneś przenieść się do Wheaton College. Gdzie to jest? Niedaleko Chicago. Billy Graham tam studiował. To wymagająca szkoła, ale myślę, że sobie doskonale poradzisz. Czy pastor wiedział o tym, że rozważam studia prawnicze? Tak. Na cokolwiek się zdecydujesz, College Wheaton dobrze cię do tego przygotuje. Studiując na Wheaton, czasu starczyło mi tylko na naukę i pracę. Po zajęciach na pół etatu zajmowałem się dostarczaniem dokumentów administracyjnych do pobliskich szkół. W wyniku wypadku doznałem zerwania ścięgien szyjnych i ciężkiego urazu dolnego kręgosłupa. Po 4 dniach spędzonych na ostrym dyżurze leżałem w szpitalu jeszcze przez 1,5 tygodnia. Lekarze, widząc, że moja rekonwalescencja trochę potrwa, zdecydowali, że resztę leczenia mogę odbyć w domu. Co ciekawe, okazało się, że kierowca, który mnie potrącił, był pijany.
W trakcie mojego leczenia w domu miała się mną zajmować pielęgniarka, ale spóźniła się na przyjazd karetki, więc zamiast niej czekał na mnie mój ojciec. Wnieście go tutaj, panowie. Dziękuję. Po jakichś 5 minutach mój ojciec wrócił do pokoju. Nie wszedł do niego, tylko stanął w drzwiach. Nie mogłem obrócić głowy, ale widziałem go kątem oka. Zauważyłem wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, był trzeźwy, a po drugie, płakał. Nie mogłem poruszyć niczym więcej niż tylko oczami. Widziałem, jak krąży w tę i z powrotem w milczeniu. Patrzyłem za nim, jak tylko mogłem. Josh. Jak mogłeś kochać takiego ojca jak ja? Tato. Wiem jedno. Bóg stał się człowiekiem i na imię mu Jezus. On pragnie mieć z tobą żywą relację. Po tych słowach nagle wyszedł. Minęło jakieś 45 minut, po których wrócił do pokoju. Josh, jeżeli Jezus może uczynić w moim życiu to, co widzę, że uczynił w twoim, to chcę go poznać. Wystarczy, że zaprosisz go do swojego serca, tato. Ze szczerością i w modlitwie. Boże, jeśli jesteś prawdziwym Bogiem, mój tata odmówił bardzo szczerą modlitwę. Modlitwę rolnika, czyli taką bardzo przyziemną, ale na jej dźwięk płynęły mi łzy. Przyjdź do mojego życia. Thank you.
Kiedy to ja przyjąłem Jezusa do swojego życia, zmieniło się ono w ciągu kolejnego półtora roku. Ale gdy mój ojciec podjął tę decyzję, zmiana była natychmiastowa, tuż przed moimi oczami, tak jakby ktoś nagle włączył światło w jego życiu. Od tamtej pory tylko raz sięgnął po alkohol, ale szklanka ledwo dosięgnęła jego ust i to po raz ostatni. Jak wiecie, dawniej byłem miejscowym pijakiem. Tom, widziałeś mnie tamtego dnia na wzgórzu, gdy Junior przenosił dom. Nawet nie mogłem ustać na nogach. Wszystkim przynosiłem wstyd. Wiecie też, że moja żona już zmarła i nie mogę jej niczego wynagrodzić, ale powiem wam jedno. To w tej restauracji mój syn Josh powiedział do mnie te słowa. Tato, kocham cię. Dokładnie tak powiedział. Tato, kocham cię. Dzięki temu, że mój tata poznał Jezusa Chrystusa, rzesze ludzi w naszym miasteczku i w jego okolicach poszło w jego ślady. Wszyscy widzieli niesamowitą przemianę znanego im alkoholika. Żałuję tylko, że moja mama jej nie zobaczyła. 14 miesięcy później mój tata zmarł. Wycięto mu 3/4 żołądka. Cała jego wątroba była zniszczona ponad 30 latami picia. Usłyszałem o jego śmierci, będąc na uczelni, co sprowadza mnie do początku tej historii. Tamtego wieczora wybiegłem z kaplicy studenckiej. Kto odpowie? Pytał mówca z kazalnicy, cytując proroka Izajasza. Kto poświęci swoje talenty Bogu? Na pewno nie ja, choć przecież byłem studentem na Wheaton. Wciąż zmagałem się z poczuciem niższości, ranami z dzieciństwa i dysfunkcyjną rodziną. Ukrywanie tego przed innymi było łatwe, ale jak miałem ukryć to przed sobą? Pamiętam, że myślałem o odejściu od tego wszystkiego, zostawieniu wiary. Wciąż słyszałem od innych, że Bóg chce użyć moich zdolności i talentów dla swojej chwały. To było dla mnie trudne. Czułem, że nie mam mu czego dać, oprócz porażki i niepowodzeń. Moja historia nie miała szczęśliwego zakończenia. I nagle stało się coś nieoczekiwanego. Stanąłem i powiedziałem: Boże, wszystko co mam to porażki. Ale jeżeli możesz je wziąć i przynieść sobie chwałę, to pragnę ci służyć całym swoim życiem. I to koniec tego świadectwa, przyjacielu. Świadectwa o tym, jak Bóg uratował mnie od upadku, jak wybrał to, co głupie i proste, aby ośmieszyć mocnych i mądrych. A reszta, jak to mówią, to już historia. Może widzisz siebie w częściach mojego świadectwa. Ojciec alkoholik, rodzice narkomani, przemoc, dojmujące poczucie samotności i przekonanie, że nikogo nie interesuje to, czy żyjesz. Lub może ten brak nadziei,
który przychodzi wraz z wiarą, że Bóg nie może ci wybaczyć lub jest już za późno. Nie jest za późno. Jedna z przeszkód, która długo stała mi na drodze do Boga, może być twoją przeszkodą. A był to obraz mojego ziemskiego ojca. Choć ludzie mi powtarzali, że mój niebiański ojciec mnie kocha, wcale mnie to nie cieszyło, a raczej bolało. Dlaczego? Bo nie byłem w stanie emocjonalnie rozróżnić ojca w niebie od ojca na ziemi. Z dzieciństwa kojarzyłem ojca z cierpieniem. Jedną rzeczą, z której musiałem sobie jednak zdać sprawę, było to, że chrześcijaństwo nie jest religią, a relacją. Zastanawiasz się, co to zmienia? Religia jest ludzkim dążeniem do Boga poprzez dobre uczynki i obrzędy. Chrześcijaństwo natomiast jest Bogiem, który przyszedł do nas w ciele swojego Syna Jezusa, by mieć z nami relację. Większość ludzi sądzi, że przyjąłem Jezusa z powodów wszystkich dowodów, które wyczytałem w książkach. To nie one mnie do Niego przywiodły. Pokazały mi jedynie, co jest prawdą. To, co mnie przywiodło do Niego, to Boża miłość. Bóg tak mnie ukochał, że nawet gdybym był jedynym człowiekiem na ziemi, On nadal by za mnie umarł i tak samo za ciebie. Może pragniesz mieć z Jezusem osobistą relację. Pragniesz wiedzieć, że ci przebaczył, że gdybyś miał dziś umrzeć, spędzisz z Nim resztę wieczności. Może się tak stać. Przyjmujemy Jezusa przez wiarę, modląc się i wyrażając to pragnienie. Może modlitwa, którą ja się modliłem, pomoże ci teraz wyrazić pragnienie zaproszenia Jezusa do twojego życia. Nie musisz pochylać głowy, ani nawet zamykać oczu. Lata temu nauczyłem się, że najważniejsza w modlitwie nie jest postawa ciała, a postawa serca. Oto słowa mojej modlitwy. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Dziękuję, że umarłeś za mnie na krzyżu. Przebacz mi i oczyść mnie. Pragnę teraz przyjąć Cię do mojego życia jako mojego Pana i Zbawiciela. Dziękuję, że mogę Ci zaufać. W imieniu Jezusa. Amen. Jeśli właśnie szczerze pomodliłeś się ze mną tą modlitwą, chciałbym, abyś w ciągu kilku następnych dni nawiązał kontakt z chrześcijaninem i podzielił się tą decyzją. Następnie zrób to, co ja. Znajdź Biblię, otwórz na Ewangelii Jana, która jest w Nowym Testamencie, po Mateusza, Marka i Łukasza. I przeczytaj rozdział 3 trzykrotnie. Chciałbym pomóc Ci wzrastać w tej decyzji, abyś widział, jak Jezus zmienia Twoje życie od wewnątrz. Jeśli chcesz się ze mną tym podzielić, odwiedź moją stronę internetową pod adresem www.mt28.pl/josh i pozwól mi podzielić się z Tobą kilkoma wskazówkami, które pozwolą Ci widzieć, jak Bóg na zawsze zmienia Twoje życie. Dziękuję Ci za to, że mogę stać się częścią Twojego życia. Niech Bóg Ci błogosławi. W tłumaczeniu wykorzystano parafrazę Biblii w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Tekst Marianna Stępień. Czytał Jerzy Latos. Na zlecenie Ruchu Chrześcijańskiego MT28.